przededniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ze stolicy Polski popłynęła modlitwa w intencji powstańców. Główne obchody, w tym Marsz Pamięci, odbędą się jutro w Warszawie. Do walki z niemieckim okupantem 80 lat temu stanęło kilkadziesiąt tysięcy powstańców. Byli to głównie młodzi ludzie, którzy mieli przygotowanie wojskowe, ale nie byli żołnierzami. Nie mieli doświadczenia bojowego ani też broni. Mimo to walczyli ramię w ramię z zaprawionymi żołnierzami. Po latach okupacji marzyli wyłącznie o jednym, o wolności, by w ich mieście zawisnęła biało-czerwona. Warszawiacy podjęli decyzję o walce, o obronie Polski już w roku 1939, już we wrześniu 1939 roku. Mieszkańcy Warszawy walczyli o wolną, suwerenną Rzeczpospolitą, walczyli przez cały okres okupacji, a zwieńczeniem tej walki stało się Powstanie Warszawskie. Trudno odebrać prawo Polakom do walki o wyzwolenie Polski w czasie II wojny światowej. Mówił prezes lubelskiego oddziału IPN dr Robert Derewenda. Powstańcy 63 dni stawiali czoła Niemcom. Powstanie zakończyło się jednak klęską. Zginęło 18 tysięcy powstańców i ponad 180 tysięcy cywilów. Dziś, w przeddzień 80. rocznicy wybuchu powstania, na Placu Krasińskich sprawowana była uroczysta msza święta. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Lechowicz. Biskup polowy Wojska Polskiego wygłosił również homilię. Wskazywał, że powstańcy siłę do walki czerpali z wiary. Symbolem obecności Jezusa wśród powstańców Warszawy był Jezus ukrzyżowany z archikatedry warszawskiej. Kiedy świątynia stanęła w płomieniach w wyniku bombardowania 16 sierpnia, proboszcz parafii katedralnej, ksiądz Wacław Karłowicz, wraz z dwoma sanitariuszkami, Barbarą Garncarczyk i Teresą Potulicką-Łatyńską, zdjęli naturalnej wielkości figurę Chrystusa z krzyża i zanieśli ją do kościoła sióstr sakramentek. W uroczystościach przed pomnikiem upamiętniającym powstańców warszawskich na Placu Krasińskich wziął udział również prezydent Andrzej Duda. Dla nas symbolem dla tej Rzeczypospolitej, zwłaszcza tej dzisiaj odrodzonej, jest Powstanie Warszawskie. Moralną podstawą i symbolem niepodległości. Bo Powstanie Warszawskie było toczone nie tylko po to, by pokonać Niemców, okupantów, by wreszcie wydobyć się po latach ciemiężenia, mordowania, terroru, po latach łapanek i rozstrzeliwań na ulicach polskich miast, wydobyć się, odzyskać stolicę, móc stanąć z bronią w ręku, zemścić się za śmierć najbliższych, za cierpienia. Nie tylko po to. Było realizowane po to, żeby odzyskać niepodległość. Jutro o 17 w godzinę W w całej Polsce zawyją syreny. Główne uroczystości odbędą się na cmentarzu wojskowym na Powązkach pod pomnikiem Gloria Victis. W tym samym czasie ulicami Warszawy przejdzie kilkutysięczny marsz. W imieniu organizatorów i swoim zapraszam na 13 Marsz Powstania Warszawskiego. Marsz, który wyruszył 1 sierpnia o godzinie W z ronda imienia Romana Dmowskiego. Marsz będzie kierował się pod pomnik Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Jesteśmy na Placu Krasińskich w Warszawie, gdzie 1 sierpnia zakończy się Marsz Powstania Warszawskiego. Zapraszamy tutaj na wspaniały koncert. Koncert z piosenkami patriotycznymi. Uczcimy wszystkich tych, którzy dla Polski walczyli o jej niepodległość. Do zobaczenia. Nad Warszawą odbędzie się też honorowy przelot samolotów F-16 oraz Herkulesów. Oddadzą cześć powstańcom.